Grazie dell'invito. Scusate, ma non parlo in polacco. Grazie per l'invito. Na raggiungere, non mi avete messo Quindi, per essere integrato questa mattina con voi, ho bisogno di un aiuto, di un ausilio. Avete integrato polsko-włoską? Ja, będę tutaj tym elementem integrującym. Ma mi organizzerò per imparare la vostra lingua la prossima volta che mi invito. Następnym integruję. razem, jeżeli mi approcicie, to nauczę się polskiego. Czyli, to jest dowód na to, że wszyscy mamy potrzebę bycia zintegrowanym w grupie, od której trochę odstajemy. I in italiana, nie da molto tempo. To jest szkoła włoska, która nie od, takie, od tak dawnego czasu. A pensato di integrare e ogni zdecydowała się do włączenia każdego ucznia do swojej wspólnoty klasowej. Infatti oggi nella scuola italiana è una comunità educante, Dzisiaj szkoła jest wspólnotą wychowawczą, che accoglie ogni alumno, która accoglie przyjmuje każdego ucznia bez względu na to kim jest, con problemi di disabilità fisica, także tego ucznia z problemami niepełnosprawności fizycznej, psychika, psychicznej, kognitywnej e i tej społecznej. Inoltre, nella nostra esperienza scolastica, negli ultimi tempi integriamo molti alunni provenienti da altri paesi. Ostatniché, in un modo szczególny, abbiamo la possibilità di integrare molto molti uczni che si trovano in altri paesi. Io oggi, con voi, mi focalizzerò sulla disabilità. Discutiamoci, podczas tego wykładu, sulla non-neutralità e di come nella scuola italiana vi sia da Ormai più di 40 anni, uno sforzo di integrare gli alunni disabili nelle classi normali. E Sconcentruje się na tym, jak dzisiaj, prawie od 40 lat już obecny, problem integracji uczniów zdrowych, sprawnych z tymi niepełnosprawnymi. In modo tale da poter consentire a questi alunni. Through la relazione con compagni i e con insegnanti, lo sviluppo delle loro potencjalità. Zwłaszcza, aby podkreślić poprzez relacje z innymi kolegami i nauczycielami możliwość rozwoju ich potencjalności. Kon grande fatica in Italia siamo passati da una szkoła nozionistyczna. Z wielkim trudem przeszliśmy we Włoszech od, od szkoły tradycyjnej a una szkoła. Eduka e Czyli od szkoły, która przekazuje informacje do szkoły, która pomaga rozwijać się w sposób zintegrowany całemu człowiekowi uczniowi. Non la ma anche lo di personali. Czyli nie tylko wiedzę, ale też i zdolności, które będą rozwijane w tym uczniu na italiana si parla molto di Dzisiaj w szkole włoskiej bardziej podkreśla się element kompetencji ucznia niż wiedzy ucznia. Lo sviluppo di kompetencje individuali, Czyli rozwój kompetencji indywidualnych. kognitive, socjalnych, społecznych. i e um, umane in un senso più di sviluppo identità personale. Czyli, czyli tych umiejętności ludzkich, które mówią o naszej tożsamości w relacjach z innymi. certamente sempre attraverso uno sfondo di formazione della persona anche attraverso le conoscenze cognitive Oczywiście tutaj podstawą tej tej formacji tego rozwoju jest są informacje che nabywamy w szkole una breve panoramica storica Troszeczkę tutto questo è avvenuto in pochi anni to stava się w ostatnich latach 50 anni fa in Italia esistevano scuole speciali. 50 lat temu we Włoszech, chi, non, chi rimaneva indietro, chi non ce la faceva per problematiche di disabilità. Tych wszystkich czy tych uczniów, nie za, za veniva inserito in queste strutture. Con un'idea della non educabilità. Z pewną ideą, że oni nie nadążają za programem, a więc będzie trudno z nimi pracować. Di queste persone, che venivano vissute come non-educabili, non-irrecuperabili. Czyli było takie też przekonanie, że duża część z tych osób no, jest nie do odzyskania, że nie osiągną poziomu wymaganego programem. W in queste speciali vi wierano insegnanti. Capaci di relacjonarsi con questi ragazzi. Oczywiście w tych szkołach specjalnych byli też y, nauczyciele przygotowywani, zdolni do nawiązywania relacji z tego typu uczniami. Io personalmente dico, per fortuna. Osobiście mówię, że na, mówię, że na szczęście. Oggi esistono in Italia scuole per tutti. Że dzisiaj na szczęście y, szkoła jest dla wszystkich. To jest jego, jego zdanie. Alunni con difficoltà są insieme ad alunni. Normo do daty. Gdzie w szkole są wszyscy razem. Y, uczniowie z trudnościami z uczniami w normie rozwojowej. Gdzie gli adulti, gli edukatorzy considerują i ragazzi tutti uguali i e tutti allo stesso tempo diversi. Gdzie w tym samym momencie nauczyciele y, przyjmują uczniów jak, jako równych sobie, ale też różnych od siebie. W tym samym momencie in Italia dell'obbligo, che dzisiaj we Włoszech, w szkole obowiązkowej, która jest do 16 roku życia. Deve, deve um, avvenire per tutti i ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità in queste scuole, cosiddette, tra virgolette, normali. Czyli wszyscy są poddani temu obowiązkowi szkolnemu w szkołach, tak zwanych, normalnych, dla wszystkich wszystkich uczniów bez wyjątku. Compito della scuola è quello di individuare le loro potenzialità e le loro capacità individuali e mantenerle e svilupparle. Czyli zadaniem szkoły jest e, określić, zindywidualizować proces rozwojowy i edukacyjny ucznia i dos, powiedzmy dostosować się do tych potrzeb tego ucznia. Przewinendo e um, le E prevenendo la discriminazione, quindi in questi ultimi 40 anni in Italia abbiamo avuto una grande innovazione che non esistono alunni considerati non educabili. 40 anni, in Italia abbiamo avuto una grande innovazione che non esistono alunni considerati non educabili. in in Nel nostro paese, questo è garantito dalla nostra Costituzione. Są to zasady wynikające z konstytucji państwa. attraverso alcuni articoli. Poprzez te artykuły, które Państwo mogą zobaczyć na slajdzie. L'articolo 2, che garantisce i diritti inviolabili di ogni uomo. Czyli podkreślone jest prawo każdego człowieka. L'articolo 3, tutti hanno pari dignità e sono uguali. Czyli artykuł trzeci, gdzie wszyscy mają takie same możliwości i prawa. Davanti alla legge. senza distinzione di razza, sesso, religione, lingua o opinione politica, rasam i język religią Anche se qualcuno ha opinioni politiche un po' strane. O chociaż niektórzy mają poglądy polityczne, z którymi się trudno zgodzić. La scuola è aperta a tutti nell'articolo 34. Szkoła jest dla wszystkich, articolo 34. E art l'articolo introto specifica che gli alunni con difficoltà hanno diritto all'educazione. Tossamo mówi artykuł 38 bardziej sp specyfikując, że osoby niepełnosprawne czy osoby e, z jakimś defektem mają prawo do edukacji i szkolenia zawodowego e all integrazione poi lavorativa. If consequencesi też integracji społecznej. Nel nostro paese la parte di integrazione scolastica ormai è molto consolidata e buona. A więc w tej chwili we Włoszech ta integracja szkolna jest dobrze zorganizowana i funkcjonuje dobrze. L'avviamento professionale jest ancora un po' difficile. Małe problemy są jeszcze, czy problemy istnieją z tym, z integracją zawodową, z przygotowaniem zawodowym osób niepełnosprawnych? Ci są inoltre anche delle leggi dello Stato che aiutano. Prawa państwowe, ustawowe. Gli alunni con disabilità nell'integrazione nella scuola te prawa, które państwo widzą, to jest numer, bo we Włoszech jest ciągłość numeryczna prawa, a y, potem jest rok, na przykład 71. rok 1971. A punto nel 1971 są state chiuse le scuole speciali. W 71 roku zostały zamknięte szkoły specjalne i e są stati inseriti questi alunni 2 per classe inizialmente Najlepsze uczniowie zostali przekazani do szkół tak tzw. normalnych po dwóch uczniów do każdej klasy. Poi nel 1977 si è fatta una nuova legge. W 1977 roku została e, dana nowa ustawa. che prevedeva e, l'ausilio di. Personale educativo competente, formato. która zakładała e, dla nauczyciela prowadzącego pomoc w postaci nauczyciela pomocniczego, przygotowanego do towarzyszenia tym osobom ze, z, z potrzebami specjalnymi. Quindi, e, insegnanti di sostegno, czyli nauczyciel wspomagający. E, Al bambino disabile e alla classe. Który miał być przygotowany do, do towarzyszenia temu uczniowi z potrzebami specjalnymi, ale też do integracji go w klasie z innymi uczniami. stata na legge 92, dei fondi także i inne typy integracji, poi teraz Już w 1992 roku prawo bardzo specyficzne, które też określało dotacje specjalne i możliwości realizowania tych przepisów. Nella scuola il garante dell'integrazione è il dirigente scolastico. Za tej ma la responsabilità di integrare gli alunni con difficoltà è di ogni singolo docente. Ale też każdy który ma w ucznie, jest za che Insieme all'insegnante di sostegno lavorano in team. który razem z nauczycielem wspomagającym tworzą taki zespół dwuosobowy, aby realizować te potrzeby. Ponieważ taki uczeń najczęściej ma program zindywidualizowany, zindywidualizowany procesu nauczania, to za ten program odpowiada nauczyciel wspomagający w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym. Non soltanto degli aspetti cognitivi, ma anche degli aspetti relazionali. Tuttavia, Con... chodzi zarówno o il vermiar cognitivo, ma anche il z innymi ucciniami e collegami in classe. Con i compagni della classe, no? Sì. Okay. Mm, inoltre, vi è un'alleanza educativa tra scuola, famiglia, i e serwicji sanitari del territorio. Poza tym jest też bardzo ważną rzeczą umiejętność tworzenia takiego takiej, środowiska wspomagającego czy y, kolaborującego między sobą, pomiędzy szkołą, rodziną dziecka potrzeb specjalnych i z, y, służbą społeczną, na przykład lekarzem, czy zależnie od tego, jak, jakie to te dziecko ma potrzeby. się bardzo molto spesso, zwłaszcza na szkole elementare. Co, wydarza, co co dzieje się nadal. często przy wejściu czy przy początku procesu nauczania, zwłaszcza na początku szkoły podstawowej? alunni Niektórzy uczniowie mają oczywiście niepełnosprawność, którą można dostrzec z tak zwanym gołym okiem, Czyli e seguiti da sanitarie con... e hanno una Czyli wcześniej już byli zdiagnozowani i otrzymują pomoc społeczną różnego typu. Ma molti altri alunni Arrivano alla scuola elementare, natomiast bardzo wielu uczniów przychodząc do szkoły. Più lievi, z niespełnosprawnością, powiedzmy, ledwo dostrzegalną czy lekką. La familia ha difficoltà nel vederle. Rodzina bardzo często nie chce dostrzegać tej inności swojego dziecka. I e la scuola ha il grande compito di aiutare la famiglia. I wówczas szkoła staje przed zadaniem, jak pomóc rodzinie, aby zaakceptować inność swojego dziecka, a del bambino, e, określić jego indywidualne potrzeby i też proces jego kształcenia e a sanitarie I, i też zaprosić rodziców, żeby współpracowali z różnymi e, ośrodkami, które mogłyby wspomóc w tym procesie. Infatti un alunno con disabilità nella scuola italiana deve avere una certificazione a więc w szkole włoskiej każdy uczeń musi posiadać certyfikat swojej niepełnosprawności, gdzie jest wszystko dokładnie określone. fatta statali Które, który Ten certyfikat otrzymuje się poprzez służby medyczne, społeczne, oficjalne, państwowe. uso di Oczywiście to odbywa się za pomocą rozmowy, kolokwium. Test odpo Odpowiednich testów. Y z aplikowanych e alla fine viene data una diagnosi utile alla scuola per l'integrazione e il lavoro individualizzato col bambino. Effectum cognisowe jest diagnoza e, dokładnie opisana, która jest dla potrzeb szkoły, dostarczona do szkoły. Questa si chiama diagnosi Identificazione, appunto, individuazione di alunni in situazione di disabilità. To jest diagnoza, która nazywa się identyfikacją ucznia w jego sytuacji niepełnosprawności dla potrzeb szkoły. Centry fanno la diagnosi funzionale. Potem są następne centra, które są akredytowane, upoważnione do tak zwanej diagnozy funkcjonalnej, czyli takiej już bardziej specyficznej. Con una l'intervento dell'insegnante di de sostegno a seconda della problematica del bambino. I ta, diagnozy, ta diagnoza funkcjonalna potrzebna jest dla tego nauczyciela wspomagającego, żeby on w sposób konkretny wiedział, czym ma się zajmować i w jaki sposób, aby pomagać temu dziecku. Imaginate un bambino con un ritardo cognitivo grave. Na przykład mamy dzieciaka z opóźnieniem rozwojowym dużym. Ha bisogno di Un certo tipo intervento. Ma, ma potrzebę innego sposobu bycia towarzyszonym w jego studiowaniu. Un bambino con un disturbo della lettura. Dziecia, który ma przeszkody w, w czytaniu. Ma bisogno di un certo tipo diagnozgi. A więc, jemu potrzebny jest inny sposób pomagania mu w opanowaniu tej zdolności czytania. Quindi è proprio importante, che degli specjalisti. Una A więc ta, jest potrzeba, aby specjaliści dokonali dobrej diagnozy funkcjonalnej, bardzo szczegółowej, na podstawie której ten nauczyciel wspomagający może zastosować odpowiednie strategie i metody nauczania. Questo aiuta molto gli, um, gli insegnanti. To rzeczywiście pomaga tym nauczycielom być efektownymi w ich pracy. Una volta che gli insegnanti hanno una e conoscono la storia De, del bambino. W momencie, kiedy nauczyciele znają historię dziecka, który mają się zajmować, mają te wszystkie dokumenty diagnostyczne, un profilo dinamico funzionale. A więc jako szkoła, w imieniu szkoły, ci nauczyciele teraz tworzą pewien profil funkcjonalny studiowania tego dziecka. un profilo generale del bambino. Jest to opis ogólny dziecka. Subito dopo individuano e scrivono un piano educativo individualizzato. Któremu towarzyszy zindywidualizowany dla potrzeb tego dziecka konkretny plan jego nauczania. Który się zostaje przedstawiony rodzinie. E con gli specialisti I specjalisty. I też tym wszystkim specjalistom, którzy, którzy opiekują się dzieckiem z innej strony essi individuano gli obiettivi a breve pur nie ustala się ce, cele na, na krótki czas medio na średni czas e lungo termine i cele długoterminowe a seconda della caratteristiche del bambino biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne tego dziecka i potrzeby tego dziecka. E gli obiettivi, molte volte, nie są solamente di tipo didattico. Bardzo często nio, nie są to tylko cele dydaktyczne nauczania. Ma ad esempio, także di autonomie. Na przykład, może być dużą potrzebą y, nabycia autonomii przez to dziecko. Di relacja. Aby umieć się y, znaleźć w grupie z innymi dziećmi. i e, potrzeby relacyjne. E dico, come questo è fondamentale, poi, il gruppo dei pari. I dlatego też bardzo mocno od początku zostaje włączone w ten plan klasa, ponieważ wiele tych tych działań wykonują koledzy tego dziecka. E, durante alcuni periodi W niektórych okresach roku szkolnego. Um, l'insegnante di sostegno, gli insegnanti, la famiglia e gli specialisti che fuori vedono il bambino fuori dalla scuola vedono il bambino dziecko, i z zakresów, dziecki, opiekują, fanno prowadzący innych delle riunioni, się, per vedere come sta svolgendosi il piano educativo individualizzato. Aby w jakiś sposób dać te, te, temu Al termine si verifica quali sono gli obiettivi raggiunti. Na końcu roku szkolnego dokonuje się analizy, y, weryfikacji tych, tych celów założonych na początku. E si verifica il dynamiko I y, podlega też weryfikacji ten profil stworzony na początku. Co się zmieniło u dziecka w ciągu tego roku. To jest praca dosyć taka. No, trudna i wielopłaszczyznowa. Ma che ormai è diventata prassi nella scuola italiana. Ale już na szczęście stała się praktyką codzienną w szkole włoskiej. Purtroppo nelle nostre scuole, niestety w naszych szkołach włoskich esistono molti bambini che hanno difficoltà non soltanto di disabilità cognitiva. Jest bardzo dużo uczniów, którzy mają nie tylko trudności o charakterze kognitywnym che non hanno una diagnosi, gli neh mają diagnozy, ma che ugualmente hanno grossi problemi, ale też no prezentują wiele różnych problemów. I e negli ultimi anni per questi bambini, i w ostatnich latach dla tego rodzaju dzieci, la scuola ha pensato a individuare Un definito best, come diceva prima il A Formella. więc w ostatnich latach, to jest to, co mówiłem we wstępie swoim. Szkoła włoska zdecydowała ten BES, czyli bizonie Educativi Speciali, taką kolejną część dołożyła do tej niepełnosprawności już dobrze zdefiniowanej. Ad esempio, in questa kategoria BES? W tej kategorii uczniów, nazywanych skrótowo BES vengono inseriti alunni stranieri. Są tam włączeni na przykład uczniowie pochodzący nie z Włoch. Magaria per arrivati in Italia. Na przykład przy którzy dostali się do Włoch nie wiadomo w jaki sposób, no ale są. Nei BES vengono inseriti anche bambini caratteriali che hanno comportamenti difficili. Tam też jest taka kategoria, która jest określona dzieci trudne. Mają trudny charakter. e poi vengono inseriti tutti quei bambini con disabilità dove la famiglia non vuole la certificazione. sono i dzieci, zgadza się na perché il BES viene definito e scelto Anche senza della famiglia. Ponieważ na dokonanie diagnozy w tym tej pierwszej kategorii musi być zgoda rodziny, natomiast tutaj szkoła już ma taką możliwość, że tam może włączyć uczniów, gdzie rodzina się nie zgadza na, dia na przeprowadzenie diagnozy, to ich włącza do tej drugiej kategorii come educatori cerchiamo sempre di essere attenti alle difficoltà di ogni alunno. Oczywiście, wychowawcy i nauczyciele są uważni na potrzeby każdego nauczyciela w sposób na ucznia w sposób zindy zindywidualizowany. E quindi quando viene fatto il profilo mm, personale dell'alunno disabile. A więc, kiedy na początku dokonuje się e, opisania tego profilu dynamicznym, em, a seconda della disabilità vengono definiti degli obiettivi. E, się cele. Per quest'anno vogliamo lavorare con questo bambino, ad esempio, in roku szkolnym z tym dzieckiem będziemy pracować sull'aspetto cognitivo na wymiarze kognitywnym czyniąc questi interventi. Czyniąc konkretnie to 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 i to, wszystko musi być dobrze opisane. Sul affettivo e relazionale, w wymiarze afektywnym, uczuciowo-relacyjnym Definiamo degli obiettivi. Musimy dokładnie opisać co będziemy robić. E, e mm, vediamo poi se vengono raggiunti anche da un punto di vista comunicazionale, linguistico. Oczywiście to samo dotyczy różnych innych elementów. To nie jest też tak, że wszystkie elementy znajdują się co roku w tym programie, bo czasami jest to niemożliwe. Una volta il bambino ha raggiunto kiedy dziecko na koniec roku osiągnęło ten cel, czy cel został zrealizowany, si vede se è possibile aumentare można o... wspólnie zdecydować, czy zwiększyć Poziom e, tych celów, czy po prostu oczekiwać można jeszcze więcej? O che ha imparato. Czy skoncentrować się na tym, żeby ugruntować już to, co udało się osiągnąć? Tutto questo è fondamentale nella per noi in Italia e media. To jest bardzo istotne i bardzo ważne w szkole podstawowej i, i to, co my nazywamy gimnazjum. Perché in molte forme di Ponieważ y, wiele form niepełnosprawności daj e, 13 anni in poi, y, od 13 roku życia i później, soprattutto gli aspetti cognitivi, zwłaszcza te dotyczące niepełnosprawności kognitywnej, Non migliorano molto, ma si consolidano. Jest bardzo trudno zmienić po 13 roku życia. One się ugruntowują, i bardzo trudno już jest w tym wymiarze pracować po 13 roku życia. Więc, jest bardzo importante indywiduare le difficoltà precocemente. Dlatego bardzo ważne jest, żeby mieć określony cel, ile da się osiągnąć w, w, wcześniej, o, o, im wcześniej, tym lepiej. tempi di intervento non sono poi molto lunghi. Dlatego, że czas interwencji naszej, pamiętajmy, że szkoła jest tylko do 16 roku życia obowiązkowa. Per na scuola italiana non si fa riabilitazione. W szkole włoskiej nie ma rehabilitacji. Ma si... Ajuda il bambino a sviluppare e apprendere aspetti didattici, relazionali. Natomiast, natomiast poprzez didaktykę i relację pomaga się w tym zakresie rozwojowi dziecka. Mentre tutti gli aspetti riabilitativi li svolge li fuori dalla scuola. Natomiast wszystkie elementy rehabilitacyjne dokonują się poza szkołą. Voi pensate che l'integrazione sia importante soltanto per i bambini con difficoltà cognitive o psicologiche. Nie jest istotne czy tylko dla tych dzieci, mają problemy. Ma come psicologo nella scuola, ma ja w szkole e, vedo, widzę często, che è molto più utile per gli alunni normodotati. Że to jest o wiele ważniejsze dla tak zwanych normalnych uczniów. La presenza di compagni con difficoltà. Aby byli wśród nich obecni też ich koledzy, którzy przeżywają różne trudności. Imparano essere più cooperativi? Dlatego że oni się wtedy uczą pewnej kooperatywności, empatici. Y, praktycznie mogą uczyć się empatii, e sviluppano capacità socio-relazionali. I mogą rozwijać w sobie zdolności społeczne, relacyjne. Cura, aby być uważnym, aby rozwijać w sobie troskę. Verso i con difficoltà. Wobec osób, które przejawiają jakieś trudności. E qui gioco ruolo molto importante anche l'insegnante. I dlatego bardzo istotną figurą jest jakość nauczyciela w tym wypadku. Utilizza il gruppo, który używa grupy klasy. Per integrarli, integrarsi e sostenersi vicendevolmente. Jako które się które klasy. Dove, nella scuola italiana, funziona l'integrazione? Tam, gdzie ta integrazione, w ha portato molti giovamenti per tutta la comunità. udało się dostrzec poprzez badania że szkoła która dobrze funkcjonuje zmienia też środowisko w którym ta szkoła istnieje i społeczność lokalną um, potenziando le differenze individuali come elementi di non di um, discriminazione. Gdzie społeczeństwo lokalne zaczyna dostrzegać inność y, człowieka jako potencjał do zagospodarowania a nie jako element dyskryminujący quindi um, compito della scuola È proprio quello di um, integrare questi alunni. zadaniem jest, uh, tych Perché loro imparano vedendo anche i colleghi, ba i kolleghi, bambini, alunni, i compagni, compagni um, um, no, no, normodotati. A więc, żeby oni nawzajem nauczyli się tworzyć tą wspólnotę, ale on podkreśla, że to jest o wiele ważniejsze dla tych uczniów zdrowych, niż dla tych uczniów, które mają, którzy mają potrzeby specjalne El, i w bambini, kontekście społecznym. I e bambini normo dotati, dlatego, że dzieci te, tak zwane w normie rozwojowej, serie di prosociali, rozwijają w sposób praktyczny, codzienny, y, dużą część kompetencji społecznych, nie svilupperebbero którą bez tej możliwości nie rozwinęłyby w sobie i zaczęłyby ją rozwijać jako osoby dorosłe, ale to już jest wtedy trochę za późno. Della italiana, czyli ideą szkoły włoskiej, è quella di non lasciare più nessuno indietro. Jest to, żeby nie zostawiać nikogo poza e, wspólnotą. Tutti avanti, żeby wspomagać pomagać wszystkim, oniuno w sposób zindywidualizowany, zgodnie z charakterystyką każdego ucznia. Capite, che que questo non è semplice. Oczywiście, to jest skomplikowane. Um, infatti, si sta pensando nel nostro paese i rzeczywiście, w tej chwili jest taka refleksja we Włoszech de inserire lo psicologo della scuola, żeby wprowadzić w sposób ustawowy też psychologa do każdej szkoły. Non più come una figura. Que Bo do tej pory y, szkoła, czy na podstawie proje, projektu, czy, czy na własną potrzebę mogła zaprosić na poszczególne, pojedyncze działania psychologa w szkole. Natomiast nie ma jeszcze figury osoby psychologa na stałe. Ma figura I chce się tą sprawę zinstytucjonalizować. nie kiedy problem. Czyli nie byłoby ta interwencja od pożaru. Ma che interviene per migliorare il benessere. który bardziej byłby nie e, skoncentrowany na, na, na pomniejszaniu zła, tylko na rozwijaniu dobrostanu każdego człowieka. I działał codziennie w szkole. Alcune, prima di concludere, alcune modalità di intervento. Niektóre sposoby, e, które są propagowane czy które dominują w szkole włoskiej sposoby interwencji. una modalità importante per intervenire sull'integrazione è il modellamento Jednym z elementów takich podstawowych w integracji jest modelowanie un mio professore all'università dice jego professor na, na uniwersytecie mówi che i bambini imparano molto di più da quello che vedono e non da quello che sentono że dzieci, o wiele więcej uczą się od, na podstawie tego co widzą, a nie na podstawie tego co słyszą. Non vi dico chi è il professore. Nie powiem wam, kto jest tym profesorem. Ma potete capirlo. Ale sami już pewnie wiecie kto. Quindi il modellamento, czyli ten, to modelowanie. È una metodologia molto utile. Jest to strategia bardzo bardzo praktyczna. Inquanto è una technika che permette. Agli alunni con di vedere, ponieważ pomaga uczniom niepełnosprawnym konkretnie zobaczyć di sostegno, tego nauczyciela wspomagającego, ma soprattutto i kompagni, ale przede wszystkim własnych kolegów, uczniów, che sviluppano delle competenze, którzy rozwijają w sobie kompetencje. Io posso vedere, czyli ja mogę zobaczyć moich kolegów, e, mm, Essendo aiutato, oczywiście, ktoś mi w tym pomaga, w tym dostrzeganiu pewnych elementów, posso anche le mie I wówczas mogę też chcieć rozwijać moje kompetencje z prostą techniką naśladowania, która jest bardzo powszechna wśród dzieci, zwłaszcza młodszych. Unaltra technika. Kolejną techniką. Il jest modelowanie. Tak. To Tutaj jest bardzo trudne do, do, do przetłumaczenia, bo to jest taki niuans. Tu by było modelowanie przez obserwowanie, tu by było modelowanie przez działanie, czyli przez wspomaganie w działaniu. Okej. Okay. Kełna e, technika. Że jest to pewna, pewna technika? Takie di costruire Che sono che non Czyli w tej pierwszej e, byłoby naśladowanie e, dostrzeganych zachowań, a tutaj byłoby bardziej koncentrowanie się na nabyciu pewnych zachowań, których nie mam do tej pory. Inicjando a rafforzare comportamenti, e, attraverso un rinforzo positivo. Czyli poprzez wspomaganie. E, tych zachowań pozytywnych, których na początku może być bardzo niewiele. Jeżeli sempre più si a jeżeli są one wspomagane, jeżeli są one dobrze mm, rozwijane, wówczas stają się kompetencją tego ucznia. che scuola l'integrazione na scuola italiana l'integrazione è molto cognitiva comportamentale Z tego możemy dostrzec że we w szkole włoskiej praktycznie e, odwołujemy się do, do, do tego wymiaru kognitywno kompartamentalnego e, czyli zachowawczego, czyli ten te, dominuje powiedzmy ten element psychologiczny No, sono contrario. È un modello który viene molto utilizzato nella scuola italiana. To jest model, który jest bardzo mocno używany w szkole włoskiej. No bo powiem od siebie adjungo una piccola cosa, że łatwo jest weryfikować zmiany, zwłaszcza w szkole podstawowej używając ten, ten model teoretyczny, bo powiedzmy po, już po kilku miesięcach rezultaty mogą być dostrzegalne, a więc dla kogoś kto ocenia szkołę to też jest istotne, że jednak zmiany są dostrzegalne. Przy innych modelach one mogą być dostrzegane później. OK. okay. E Uh, Un'altra um, modalità di intervento degli insegnanti, del in, sostegno, in, di... sono delle inter, degli interventi um, psicoeducativi, um, um, che mirano alla uh, destrutturazione del comportamento problematico del bambino. Zwłaszcza są one używane w sytuacjach, gdzie zachowania są problematyczne, przy zachowaniach problematycznych uczniów. Un comportamento problema potrebbe essere un bambino che difficoltà Na przykład, przy, kiedy uczniowie wykazują problemy w postawach czy w zachowaniu? Durante W czasie lekcji, na przykład? grida. W czasie lekcji wstaje i zaczyna krzyczeć. L'insegnante, attraverso delle strategie, deve intervenire per diminuire o um, eliminare il comportamento problema. Czyli nauczyciel musi być kompetentny, umieć znać różne strategie, żeby pomóc temu dziecku w eliminowaniu lub w pomniejszeniu tego typu zachowania. Certamente è una tecnica abbastanza complessa. Jest to technika dosyć skomplikowana. Que vi ho solamente accennato. Którą tutaj tylko wspomniałem. Ma che sarebbe da. Um, no, trzeba a, byłoby znaleźć warsztaty na ten temat, żeby się jej nauczyć. Poi un'altra modalità di intervento. molto utilizzata nel nostro paese. Kolejny, sono kolejną, kolejną techniką. Dużo używaną, mocno używaną we Włoszech. Są le strategie compensative. Są strategie kompensacyjne. E, Mirate a chi ha disturbi di apprendimento. one są bardzo ciekawie stosowane do do uczniów, którzy mają trudności w uczeniu się. No co, qui w Polsce, ma in Italia, nie wiem jak w Polsce, ale we Włoszech in ogni classe, w każdej klasie, ci sono almeno 2, 3 bambini. Są przynajmniej jest przy dwóch, trzech uczniów. Certificati z, z, cer z certificatem z, z tą diagnozą. con disturbi d'apprendimento, e stimi trudnościami, w uczeniu się. Ma entrando io nelle scuole? Ma anche adesso in scuole? Cioè ne sono di più non certificati? Yes, ho wiele więcej tych bez certyfikatu, którzy mają te same problemy. Per quelli certificati, la documenti? La scuola ha la scuola italiana ha pensato szkoła woska zorganizowała? Deli interwenty di tipo compensativo. Różnego rodzaju strategie kompensacyjne. Ad esempio? Na przykład? Um, per chi ha problemi nell'area matematica? Kto ma problemy na przykład, z dziedziną matema nauk matematycznych? Possono utilizzare la calcolatrice. Mogą używać kalkulatora Questo non è molto um, i compagni con non-problemie hanno qualche difficoltà nel vedere il compagno, che usa la kalkulatrice. Ale jest bardzo trudne do zaakceptowania przez uczniów, którzy nie mają tego certyfikatu i nie mogą używać kalkulatora. Compito della scuola, nawet zadaniem szkoły, jest far comprendere jest pomóc zrozumieć tym innym uczniom, że. Gli są indywiduali. Że strategie, i sposoby uczenia się są indywidualne. że nie i, wszyscy żądali tych samych zasad stosowania w szkole. Ma per i bambini non è tanto facile. Dla dzieci, zwłaszcza młodszych, jest to bardzo trudne, żeby zaakceptować nierówne traktowanie. Comunque, e, e, questi e, interventi compensativi, che sono pensati per rendere la didattica più. E semplice. Oczywiście te strategie kompensacyjne mają za cel ułatwienie e, dydaktyki wobec tych osób ze, z potrzebami specjalnymi. Esempio, le mapy con, e, le mapy Na przykład tworzy się e, rodzaj mapy kognitywnej, Portano grandi risultati. które pomagają tym dzieciom skoncentrować się i być uważnym. Nell'apprendimento didattico. Aby nabywać też i informacji czy wiedzy. Per questi alunni, więc, jest fondamentale, że utilizzują queste modalità compensative. A więc, bardzo ważne jest, żeby nauczyciele wobec tych uczniów umieli używać tych strategii. Quando si lavora con la disabilità, kiedy pracujemy z osobami y, sprawnymi inaczej, jest fundamentalnie rzeczą podstawową. Laborar in gruppo, pracować w zespole. Spróbując um, agganciando, zwłaszcza włączając, la familia. W to też w, u, uczestnictwo aktywne rodziny. Oggi um, la scuola italiana. Dzisiaj Szkoła Włoska. Um, si sta sforzando, cioè niewielki wysiłek, nel lavorare in rete, Aby pracować w tak zwanej sieci. Infatti, da qualche anno Od jakiegoś od kilku lat Per tutti gli alunni dla wszystkich uczniów, non soltanto per quelli disabili. Nie tylko dla tych niesprawnych inaczej, dell'anno. Na początku roku szkolnego Viene firmato un patto educativo di corresponsabilità. Jest podpisywany specjalny dokument y, współuczestniczenia rodziny w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Podpisują to rodzice. Obiettivo, Celem tego dokumentu Quello di lavorare insieme. Jest włączenie rodziców w ten proces i aby pracować razem. Questo è sempre utile nell'educazione. To jest pomocne w tym całym procesie. Ma è imprescindibile per l'educazione di alunni con disabilità. Jest absolutnie bezwzględne czy, czy obowiązkowo konieczne dla osób z dziećmi niepełnosprawnymi. Inoltre, jest fondamentale nel lavorare insieme. Jest to też inną rzeczą ważną, aby pracować razem w zespole. Passare da un'idea, molti insegnanti italiani hanno, Aby przejść od idei, którą, mają, którą ma wielu wychowawców, nauczycieli włoskich: O un bambino disabile. Mianowicie mam dziecko niepełnosprawne. O un bambino difficile. Mam dziecko trudne. I e mi chiedono: I żądają ode mnie, devo fare? E, Że ja mam się tym zająć. Dimmi, cosa. E como fare. A więc nauczyciel mówi: ok, ale ty mi powiedz, co i jak mam czynić. Laborare in gruppo. Natomiast praca w zespole. il rete, I tworzenie tej sieci. Mi permite. Pozwoli mi. Dare aby nie dawać tak zwanych dobrych rad. Ma di insieme. Ale żeby razem myśleć. Koinvolgendo più figur. Zapraszając wiele różnych osób. Pensare su quel bambino. które troszczą się o rozwój tego dziecka, Provando i próbując w ten sposób delle strategie różnych strategii, e per poi vedere se quelle strategie i potem zobaczyć, nie tylko że, czy strategie funkcjonują, ale żeby dzielić się też wspólną opinią. To prawdopodobnie też często prowadzi do tego, że ludzie się uczą pewnych rzeczy jedni od drugich. Poi devo intervenire, come psicologo, sulla seconda idea. I też jako psycholog bardzo często muszę zajmować się drugą ideą obecną, Del którą mają w głowach nauczyciele: la strategia że ta strategia funkcjonuje wtedy, il bambino non raggiunge risultati. Dziecko, że strategia, która funkcjonuje, to jest ta, kiedy dziecko osiągnie wyniki oczekiwane. Jeżeli dziecko nie osiąga wyników, które się od niego o oczekuje, la to znaczy, że jest wina dziecka albo jego rodziny. Bo ja jako nauczyciel zrealizowałem program, ale dziecko go nie zrozumiało. Natomiast on jako psycholog mówi, że ja muszę interweniować wtedy. Eh, nie funkcjonuje tego bambino. Że twoja strategia nauczyciela nie funkcjonuje w odniesieniu do tego dziecka, nie do całości. Dobiamo strategia. Dlatego musi zmienić swoją strategię w odniesieniu do tego konkretnego dziecka. Poi c'è un terzo aspetto che, come psicologo, quando lavoro nella scuola um, mi trovo spesso a notare. Il terzo elemento, che io come psicologo molto spesso spotto, è che la strategia non funziona. Cioè, non funziona Il bambino non funziona. Dziecko, la famiglia non funziona. La rodina non funziona. Ma io, insegnante, funziono sempre. Ma io, sempre. Ale ja, nauczyciel, sono OK e funziona dobrze. bisogna lavorare anche sul mettere in discussione l'insegnante. A więc trudno tutaj jest pracować z nauczycielem czy nad nauczycielem, aby on poddał dyskusji siebie. Nel come mi metto in relazione. To znaczy jak ja będę się on relacjonował z tym a questo dzieckiem? Questo bambino difficile o disabile. Niepełnosprawnym czy trudnym, żeby zaczęło wszystko funkcjonować. Quindi un po' il lavorare in rete Czyli ta praca w, w zespole facilita na scuola italiana, pomaga w szkole włoskiej a uscire dall'idea del bambino problematico, aby wyjść eh, z takiej idei że problem ma dziecko, że, że, że to jest dziecko problematyczne na pensare a cosa è, è utile, giusto educativamente, didatticamente per quel bambino. I przejść na etap myślenia, co jest rzeczą bardziej adekwatną, konkretną do zrealizowania wobec tego dziecka, które takie jest. Konkludendo, kończąc, il benessere, czyli dobrostan, nasze, in ognuno di noi, każd dalla, w każdym z nas rodzi się, dalla consapeleza, poprzez świadomość, delle mie capacità poprzez świadomość własnych potencjalnych rozwijanych zdolności. De mię i Poprzez zaspokojenie własnych potrzeb osobistych. Dele mnie Aby swoje zasoby. E dele mie potencjalita. I, I swoją potencjalność. Ma anche dele miei limiti e dele mie fragilità. Ale żeby też e, znać i akceptować swoje limity, e, swoje swoje słabe strony i swoją wrażliwość w niektórych Plus, sprawach. Più sarò consapevole im bardziej jestem świadomy tego? E cosciente di questo, świadomy tego, tak? Più bene. Im bardziej jestem świadomy, im wyższy poziom świadomości, tym wyższy poziom dobrostanu mojego, tak, naukowo byśmy to powiedzieli. La piena integrazione disabile, Czyli pełna integracja ucznia niepełnosprawnego costituisce un arricchimento. Jest wzbogaceniem, jest ubogaceniem? Del resto della classe. Jest dla całej klasy czyli, czyli jest jakimś takim kontrybutem, który mogę dać całej wspólnocie klasowej Questo lo vedo tutti i giorni i tego doświadczam obserwując to codziennie Soprattutto nelle scuole elementari Zwłaszcza w szkołach podstawowych in cui ormai i gdzie, bambini, gdzie w których w tych szkołach dzieci są są już przyzwyczajeni, traktują to jako rzecz normalną a turno, że na zmianę. A staria accanto al bambino difficile o dysabile. Osobok, obok, e, obok swojego kolegi, który ma jakieś specyficzne potrzeby. Robią to na zmiany, jakby taki dyżur pełnią. I e a prendermi cura, aiutarlo. Troszczą się, pomagają. È e l'unico modo, ja io penso sia. Um, per sviluppare, ad esempio, l'empatia nei bambini. Czyli to bardzo dobrze funkcjonuje. Aby rozwijać empatię w tych dzieciach w sposób naturalny, bez wielkich słów. Ému to più utile che parlargli dell'empatia. Jest to o, o wiele lepsze niż mówienie o empatii czy robienie jakichś spotkań czy konferencji. E poi, soprattutto, rozwija to też ideę, że la szkoła, że szkoła, è un luogo, jest miejscem, gdzie si impara a vivere insieme. Jest, szkoła jest miejscem, gdzie my doświadczamy, eksperymentujemy, być razem, żyć razem. Każdy w swojej indywidualności, każdy w swojej oryginalności ze, swoją, ze swoimi możliwościami i swoimi limity, każdy ze swoimi słabymi stronami, ale problem jednego. Jednego riguarda ucznia dotyczy tutti. Dotyczy wszystkich uczniów. Questo credo che sia un elemento positivo Myślę, że to jest taki element bardzo pozytywny. Dla szkoła italiana. Włoskiej szkoły. L'aver pensato che tutti sono educabili e tutti possono crescere. Zwłaszcza to, że w tej chwili jest to przekonanie powszechne mentalne, że wszyscy mogą wzrastać że wszyscy mogą być, y, mogą się rozwijać i można im w tym towarzyszyć. Ancora molto dobbiamo fare nella scuola italiana. Oczywiście mamy jeszcze dużo do zrobienia w szkole włoskiej. Ma la strada è giusta. Natomiast kierunek jest słuszny. Perché questa ehm um, ponieważ ta integracja um, aiuta pomaga um, a diventare adulti, cittadini pomaga e, wzrastać, czy rozwijać się jako dorośli obywatele, Solidali którzy widzą społeczeństwo solidarne e i współpracujące ze sobą. Nel nostro paese, w naszym kraju negli ultimi anni, w ostatnich latach esistono molte diversità. E, widzi się wzrost e, Duży wzrost różnorodności w społeczeństwie. Socjali. Zarówno pod względem społecznym. E, raciali, di racza, jak, i, jak i różnych ras. E, di ludzki, I I tych trudności, aby e, tworzyć wspólnotę, y, też os osób niepełnosprawnych. La szkoła deve educare a vivere tutti insieme. I, I szkoła jest doskonałym miejscem, aby od samego początku uczyć tej kon konwiwencji społecznej, tego, tego. Tego, no to brzydkie słowa, ale współżycia społecznego. Mi fido di quello che que ha detto lui. Ufa że przetłumaczyłem dobrze. Spero che ha tradotto quello che que ho detto io. Mam nadzieję, że przetłumaczyłem to, co, co kolega powiedział. Però se ale, non c'era lui, Gdyby mnie nie było i io non mi sarei potuto integrare oggi con voi. Nie mógłbym z powodu tej mojej inności językowej zintegrować się z wami. Quindi mi fido del mio Insegnante di sostegno. Czyli ja, będąc jego y, nauczycielem wspomagającym, dałem mu jakąś pomoc. Grazie. Dziękuję za uwagę.